Dzień dobry Państwu, nadkomisarz Marek Wojtal, emerytowany. Witam Państwa w pierwszym odcinku mojego programu autorskiego dotyczącego różnych spraw związanych z przestępczością wśród nieletnich, dorosłych i w ogóle w społeczeństwie. Dzisiejszy temat będzie poświęcony niestety problemom z narkotykami, jak również z dopalaczami. Proszę Państwa, można powiedzieć, że narkotyki towarzyszą człowiekowi od początku, od kiedy człowiek szedł z drzewa. Nauczył się, że jak zjadł pewne rośliny albo owoce i popił wodą, nagle okazało się, że zmienił mu się stan świadomości psychicznej. Jedna z teorii nawet mówi, że człowiek dlatego został rolnikiem, bo nauczył się produkować alkohol, a to potrzebny był tryb osiadły życia. To jako ciekawostkę podaję. Jeżeli chodzi o narkotyki, o dopalacze, mogę tylko powiedzieć tyle, że otaczają nas wszędzie. Także nie ma tu również tematów tabu, proszę Państwa, mówię to do rodziców, przynajmniej do dziadków, ponieważ wszystkie wiadomości na temat narkotyków w tej chwili i dopalaczy, jak produkować, gdzie kupić, można, młody człowiek może sobie zdobyć w internecie. Więc temat tabu nie istnieje, że powiedzenie jeszcze jesteś za młody, dorośniesz, to się dowiesz, to proszę Państwa, niestety już jest za późno. W tej chwili badania mówią, że już 10-11-letnie dzieci oglądają na przykład pornografię na swoich telefonach w czasie przerw w szkołach. Wymieniają się różnymi ciekawymi rzeczami właśnie dotyczących narkotyków i my tego po prostu już nie przeskoczymy. Nasze pokolenie musi to przynieść do wiadomości. Proszę Państwa, no cóż ja mogę tego powiedzieć, ponieważ wszystko jest w internecie, więc ja tak w skrócie, żeby Państwa nie nudzić. Narkotyki mamy sztuczne, chemiczne, jak również naturalne. Jeżeli chodzi o sztuczne, to wiadomo, LSD i różne inne wynalazki, co wynaleziono w laboratoriach chemicznych czy naukowców. A jeżeli chodzi o naturalne, no to przyroda. No ja też kiedy jeszcze zacząłem się zajmować tematem narkomanii, myślałem, że grzyby to rosną tylko w tropikalnych lasach, te, które zmieniają świadomość. I okazało się, że w Polsce i w naszej strefie klimatycznej również rosną grzyby, które potrafią zmienić świadomość, więc często w listopadzie widać grupki młodych ludzi szwędających się po lasach, którzy po prostu zbierają swoje grzybki. Tak jak powiedziałem, mam tutaj takie różne pomoce naukowe, pokazywałem rodzicom, to są właśnie, o, tak jak wyglądają tabletki LSD, one mają swoje różne tam nazwy, smok, tygrys i tak dalej. To wszystko Państwo znajdziecie w sobie również w internecie. Mam tutaj taką słynną czarną teczkę, to moja pamiątka po pracy. Są to atrapy oczywiście zaznaczam, którą pokazywałem rodzicom, żeby zobaczyli mniej więcej jak wyglądają różnego rodzaju narkotyki, ale to jeszcze było w czasach, kiedy nie było internetu. W tej chwili to wszystko, co tutaj jest pokazane w tej teczce, to już jest powiedzmy archeologia, można powiedzieć. W tej chwili, jeżeli Państwo sobie wrzucą temat narkotyki, dopalacze, w internecie wszystko Państwu się wyświetli, jak wyglądają, jak działają, więc ja tu nie będę opowiadał coś, co każdy może zobaczyć. Proszę Państwa, najważniejsza sprawa. Co należy zrobić, kiedy stwierdzimy, że dziecko na przykład nam wróci z imprezy, jest pod wpływem, nie czujemy alkoholu, ale widzimy, że zachowuje się i rzeczywiście jest pod wpływem jakiegoś środka pobudzającego. Po pierwsze, nie wpadamy w panikę, chociaż wiem, że działają emocje, ale no, to tak jak z osobą pod wpływem alkoholu. O czym dyskutować? Kładziemy delikwenta i pilnujemy, żeby doszedł do siebie. Na drugi dzień można przeprowadzić rozmowę i moja dobra rada z doświadczenia zawodowego. Każdy z nas kiedyś próbował rzeczy niedozwolonych. Pamiętacie Państwo, jak to było? Za naszych czasów to były papierosy czy alkohol, więc co robiliśmy, jak wpadliśmy u rodziców? Biliśmy się w piersi, że to pierwszy i ostatni raz, ale to może być nieprawda, bo już dziecko może mieć problem. Więc moja dobra rada jest taka. Nie ma w tym momencie litości. Mówimy krótko. Słuchaj, ja się nie znam na tym, bo mam prawo jako rodzic, ale ja proponuję wizytę i wchodzimy sobie w internet w danej miejscowości, bo nie wszędzie są. Szukamy tak, specjalistów. Ja powiem o Częstochowie czy większych miastach. Jest Powrót ZU, Monar, tam są zawodowcy czy ośrodki prywatne. I proponuję z dzieciakiem się udać do takiego ośrodka. Dlaczego? To są zawodowcy. Zasada jest taka, że połowa kadry często jest po przejściach, a połowa jest taka, która nigdy nie miała jakby kontaktu osobiście, że już zażywała. Oni potrafią porozmawiać z dzieciakiem i mniej więcej się zorientują, że to była jednorazowa przygoda,
czy no niestety już jest problem. No jeżeli będzie problem, to proponuję jednak nadal iść ze specjalistami ręka w rękę, gdyż sami nigdy z tego nie potrafimy po prostu wyjść. Także następna sprawa. Rodzice się często boją, proszę Państwa, że dowie się, no już ja mówię, że sąsiedzi, że policja czy jakieś inne służby dowiedzą się, że dziecko ma problem z narkotykami, jeżeli się zgłoszą do tych ośrodków. Czy Powrót ZOO, czy Monar, czy ośrodki Narodowego Funduszu Zdrowia, czy prywatne, ich obowiązuje tajemnica lekarska. Czyli policjant nie może sobie przyjść, powiedzieć, proszę nam pokazać akta, to my sobie tutaj tylko spiszemy jakieś tam nazwiska, adresy i cześć. W momencie, kiedy dziecko wchodzi, czy osoba, która ma problem z narkotykami, czy z innymi używkami, to jest jakby eksterytorialna Szwajcaria, albo jak kiedyś w średniowieczu Kościół. Tam go obejmuje opieka i państwo, i kodeks karny za nim nie wchodzi. Proszę Państwa, są również testy. Ja sobie też zobaczyłem oczywiście w internecie. To jest taki test na mocz. Ale jeżeli Państwo sobie wpiszą w internet testy antynarkotykowe dostępne w aptekach, to Państwu wyskoczą różne testy i tam jest wszystko opisane, co należy zrobić. Najczęściej ślina i mocz, no niestety. Więc dobrze byłoby takie rzeczy nawet kupić, jak już jest dziecko w takim wieku, kiedy no może potraczą dyskoteki, powiedzieć, tak jak ja powiedziałem swojemu synowi. Kiedy chciał chodzić na dyskoteki, a wiedział, gdzie pracuje, że chodzę też po dyskotekach, więc powiedziałem, okej, możesz chodzić na dyskoteki, tylko jeden warunek. Te testy są w domu i pewnego dnia ja będę miał prawo powiedzieć, no dobrze, synu, przychodzisz, a teraz zrobimy test. Umawiamy się, jesteś niepełnoletni, nie pijesz, nie palisz, przynajmniej ja nic o tym nie wiem i nie bierzesz żadnego świństwa. Do 18 roku życia to było honorowane. Później straciłem kontakt, no bo już był pełnoletni, więc nie mogłem, powiedzmy, sobie takich rzeczy robić. Proszę Państwa, no co tu jeszcze można powiedzieć? Odpowiedzialność karna, no jest jaka jest. To też również sobie wejdziecie Państwo w internet, przeczytacie się, kto rozprowadza, kto sprzedaje, kto produkuje. Kary są takie, że ludzie myślą, że niektórzy, ci, którzy ustawiają prawo, to myślą, że ludzie żyją jak sekwoje albo żółwie, po 300 lat albo po 3000. Kary są drakońskie, można powiedzieć, no ale to niestety tak czasami bywa. Mój znajomy w Holandii, który miał 3 kilo amfetaminy, powiedział mi, znajomy, po prostu przestępca, no, moi znajomi są również po drugiej stronie prawa, więc zapytałem się go, spotkaliśmy się w Polsce, to ile dostajesz za 3 kilo amfy? On mówi, no panie Marku, 3 lata, rok za każdy. Ja mówię, ty, to jakbyś miał z 300, to byś dostał 300 lat. Mówi, nie, to tak nie działa, ale mówi, u mnie to była taka, mówi, to nie był hurt, mówi, 3 kilo to jest po prostu, co dla mnie było zaskoczeniem. Także proszę Państwa, tak jak mówię, no to pokazywałem, ale to już jest archeologia. W tej chwili mamy internet, takie różne rzeczy, gdzie możemy się my jako rodzice dowiedzieć wszystkiego o narkotykach, gdzie się zgłosić, jak się zachować. I proszę Państwa, prawda jest taka, prochu nie wymyślimy. To już zostało przerobione przez mądrzejszych od nas. I proszę mi, mam następną radę, proszę zaufać zawodowcom. No jeżeli Państwo będą mieli, nie daj Boże, problem ze swoim dzieckiem, czy z wnukiem, czy nawet ze sobą dorosłą, bo też się zdarzają, to naprawdę sami z tego, proszę Państwa, nie wyjdziemy. Po pierwsze grają emocje, bo to nasze dziecko. Po drugie oczywiście nie mamy odpowiedniej wiedzy, ani środków. Więc to jest jedyna dobra rada. Tylko i wyłącznie profesjonaliści. Oczywiście mamy szeroki wybór. Jeżeli ktoś nie chce, mówię o celebrytach często, są ośrodki prywatne, one są ukryte, nikt nawet o nich nie wie, często są podawane tak zwane szeptana propaganda. Znam takie ośrodki. Są ośrodki, które się ogłaszają normalnie w internecie. Wybór jest bardzo zróżnicowany. No niestety ośrodki prywatne mają to do siebie, że niestety trzeba za nie zapłacić, a ceny są dosyć wygórowane. Także jeszcze raz, nie wpadamy w panikę, sięgamy po internet, bo zakładam, że większość z Państwa po prostu nie ma wiedzy na temat narkotyków, dopalaczy, co należy zrobić, jak się zachować, bo na co dzień się tym nie interesujemy, a poza tym to jest takie ludzkie. Odsuwamy coś.
Wszyscy są źli, ale nie nasze dziecko. Jeżeli nasze dziecko sięgnie po narkotyki, to nie dlatego, że było ciekawe. Złe koleżanki i źli koledzy go zmusili. Najczęściej to, proszę Państwa, słyszałem u rodziców. Trudno nam przyjąć, że nasze dziecko samo z własnej nieprzymuszonej woli 99%, proszę mi wierzyć, to jest ciekawość. Tak jak my, kiedy byliśmy młodzi, sięgaliśmy po papierosa i po alkohol, bo był zabroniony, z ciekawości. Tak naprawdę młodzi ludzie sięgają po narkotyki i dopalacze z ciekawości. No a później to się już rozwija. Są tacy, co zaspokoją ciekawość, im wystarczy, a są tacy, co pójdą w tym kierunku. To wszystko. Jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, proszę pisać na maila do naszej telewizji i tak jak powiedziałem, przynajmniej ja będę się starał Państwu odpowiedzieć na te wątpliwości. Jak czegoś nie będę wiedział, to na pewno ja zasięgnę wiedzy od mądrzejszych od siebie. A znam takich sporo. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.